Mój naród jest wielki, powiedział Putin już na samym początku. Ja Rosję podniosę z kolan, powiedział na początku. Tak. Rosja będzie brała na samym początku, w pierwszych swoich przemówieniach mówił, udział w wielkiej obronie. Przed czym? Przecież nikt Rosji nie napadał. Otóż przed nieustannymi atakami z Zachodu. A dlaczego są te ataki? Dlatego, że my jesteśmy wielcy. Rosja była pozbawiona zębów. Wśród ludzi w Dumie nawet są ci, którzy twierdzą, że on działa zbyt łagodnie na Ukrainie. To dlaczego tego orędzia nie ma? Dlaczego je odwołał? Dlatego, że najprawdopodobniej także tutaj ma informację, że mógłby wystąpić ktoś przeciwko niemu. Nie ma żadnych możliwości porozumienia z Putinem. Nie tylko takich jak on, wygnanych, tak, ale tych, którzy są wokół niego. Tam do Putina ma dojść kilka osób. Dosłownie. No długo czekałam na to spotkanie, ale nareszcie jest. Pani redaktor Krystyna Kurczap-Redlich, dziennikarka, reportażystka, wieloletnia korespondentka Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry. Dużo pani, mamy dzień dobry do omawiania. Państwu. Oj, ja się już boję. Nie, proszę się nie bać. Czy ja naprawdę jestem taka straszna? No ja nie wiem, o co mnie będzie pani pytać. Wyłącznie o to, co pani, od czego pani jest po prostu absolutną ekspertką, czyli głównie o Władimira Putina, bo wokół niego toczy się w tej chwili ogromna dyskusja. Zacznijmy od dwóch zdarzeń, które właśnie, czy pani zdaniem o czymś nam mówią, czy zupełnie nie? Mam na myśli odwołanie corocznej konferencji prasowej, tej wielkiej, tak. wielogodzinnej Władimira Putina i jak się okazuje, nie będzie także orędzia przed Zgromadzeniem Narodowym. I teraz pani redaktor, czy to jest po prostu kwestia tego, że Putin zdaje sobie sprawę z tego, że przegrywa politykę informacyjną, więc nie chce podjąć rękawicy? Czy to jest kwestia tego, że coś się jednak z nim dzieje i dlatego go nie widać? Odpowiadam na pytanie pierwsze jednym słowem, tak. Mówi nam to coś. Tak, mówi nam to, że Putin zaczyna się bać przede wszystkim, odwołując wielką konferencję, na którą zawsze wszyscy są bardzo sprawdzani. Nie może na taką konferencję wejść sobie ktoś tak po prostu, tylko dlatego, że jest dziennikarzem, jest bardzo dokładnie sprawdzany i właściwie są ustalane pytania, jakie wolno im zadać. I pytania z głębi Rosji, te prawda, spontaniczne, były bardzo zawsze kontrolowane. Nie było mowy o jakiejś spontaniczności tak naprawdę. I w tej chwili nawet takich pytań się Putin boi. To znaczy boi się, że przeniknie ktoś, kto teoretycznie powinien zadać pytanie jemu na rękę, ale on może się okazać nie na rękę. Putin nigdy nie był przygotowany do rozmowy odpierającej ataki. Czyli boi się utraty kontroli. Boi się utraty kontroli, nie tylko. Boi się, no tak, ale tak, tą kontrolą jest permanentne kłamstwo. Od 22 lat Putin cudownie, wspaniale, w sposób rzeczywiście znakomity, choć nie jest to takie trudne, jak się ma jedną, jedyną konferencję, przepraszam, telewizję do dyspozycji. Kiedy zlikwidowało się opozycję informacyjną, to łatwo jest kłamać. I Putin kłamał zawsze i w miarę jego rządów usuwał wszystkich, którzy mogliby mu zadać pytania. Putin nigdy nie brał udziału w żadnych przedwyborczych rozmowach, jak to się nazywa? Debatach. Debatach. Mowy nie było. I Putin najpierw jeszcze brał udział w międzynarodowych konferencjach, na których ktoś, no już na pewno nieuzgodniony, zadawał mu pytanie. Wtedy się strasznie denerwował i odpowiadał wulgarnie. Dosyć. Na przykład odpowiedział kiedyś dziennikarzowi belgijskiemu, który zapytał, który postawił wątpliwość jego informacje co do Czeczenii. Mówi, no ale przecież w Czeczenii toczy się wojna, są zbrodnie. No jeżeli pan jest takim zwolennikiem muzułmanów, odpowiedział Putin, to może pan przyjechać do Moskwy, my pana obrzezamy. Więc bał się coraz bardziej spontanicznych pytań i zlikwidował w ogóle swoje uczestnictwo w takich konferencjach. Brał udział tylko w rozmowach, które były uzgodnione wcześniej. I tak jak powiedziałam... Ale co takiego się wydarzyło, pani redaktor, że on teraz tej utraty kontroli się boi? No bo rozumiem, że ona byłaby jeszcze większa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie. To Putin nie ufa swoim ludziom? Nie ufa otoczeniu, które... Nie, przestał ufać i
przestał ufać totalnie, że tak powiem. Mhm. To znaczy jego Federalna Służba Bezpieczeństwa nie jest już w stanie zamknąć usta wszystkim. I wydaje się, że może przeniknąć na przykład do tych, którzy zadadzą mu pytania, którzy by mu zadali pytania w tym wielkim show, jakim tak. były te konferencje, prawda, telewizyjne. Mógłby przeniknąć ktoś, kto zada mu pytanie, a bardzo łatwo jest zadać pytanie, a co my właściwie robimy w Ukrainie? On opowiada, że to sami Ukraińcy zrzucają na swoje, na swoją ludność cywilną, że sami Ukraińcy ją bombardują i tak dalej, chcąc wywołać... Tym bardziej, że tam byli także dziennikarze zagraniczni, prawda? Których w ogóle byłoby pewnie ciężko kontrolować w takiej sytuacji. W ogóle nie wiadomo, czy zostaliby wpuszczeni. Ale ponieważ Putin opowiada cały czas, że Ukraińcy sami siebie zabijają, chcąc pokazać światu, jacy są biedni, chcąc wywołać współczucie świata, ponieważ on cały czas mówi, że NATO się zbliża do granic Rosji, więc on musi tej Rosji bronić, ponieważ on cały czas mówi, że tam są faszyści, i w związku z czym ta operacja cały czas, nie wojna, jest denazyfikacyjna, ktoś mógłby zadać bardzo proste pytanie. Ktoś mógłby powiedzieć, ale przecież jest tak i tak, czyli jest zupełnie odwrotnie. I wtedy Putin nie miałby możliwości swojego kontynuacji kłamstwa. A kłamstwo jest porażające zupełnie. I już wróćmy do tej Buczy sławnej, najbardziej znanej, kiedy oficjalnie mówiono, że to wszystko była, że to wszystko było zmontowaną inscenizacją. I na dowód tego na przykład przytaczano obraz tych ciał w Buczy ułożonych, które ktoś sfotografował poprzez szybę, na której była kropla deszczu. Przez tę kroplę deszczu rzeczywiście wyglądało, jakby one się ruszały. Proszę bardzo, to jest inscenizacja. No zresztą nasi są tacy w parlamencie naszym, w Sejmie, którzy też to powtarzali. Więc trudno byłoby Putinowi w tej chwili zaprzeczyć oficjalnie wszystkim kłamstwom. A no chyba państwo sobie zdają sprawę z tego, że wszystko, co Rosjanie słyszą, jest totalnym kłamstwem. I oni wierzą w te kłamstwa cały czas, czy coraz mniej? Jest jakiś pani zdaniem jakaś zmiana w rosyjskim społeczeństwie od początku wybuchu tej wojny, czy nie? Czy oni już są tak absolutnie zmanipulowani, że no nie myślą samodzielnie po prostu? Jest jakiś postęp, Rosjanie malutki chociaż, czy nie? Zawsze byli zmanipulowani i zawsze bardzo, ponieważ mieli do dyspozycji zawsze, już nie mówię od czasu carów, ale przez cały czas Związku Radzieckiego mieli jedną prawdę, są bardzo do tej jednej prawdy przyzwyczajeni i przedstawianie im prawdy alternatywnej jest trudne do przyjęcia. Dlaczego? Dlatego, że większość z nich, ja mówię w tej chwili o prowincji, nie o wielkich miastach, nie ma do dyspozycji nic poza uczestnictwem wielkości narodowej. I mój naród jest wielki, powiedział Putin już na samym początku. Ja Rosję podniosę z kolan, powiedział na początku. Tak. Rosja będzie brała na samym początku, w pierwszych swoich przemówieniach mówił, udział w wielkiej obronie. Przed czym? Przecież nikt Rosji nie napadał. Otóż przed nieustannymi atakami z Zachodu. A dlaczego są te ataki? Dlatego, że my jesteśmy wielcy. Naiwne pytanie. A co takiego Zachód chce wam odebrać? Nasze surowce. Ale przecież Zachód też dysponuje surowcami. Nie ma logiki. Cały czas, niejednokrotnie spotykamy się ze stwierdzeniem, że Rosjanie podlegają mitologii nieustannej. To są mity i kłamstwa, w których właśnie nie kłamstwa. To są mity, które zaprzeczają logice takiej, jak mówiłam. Na moje pytanie, a co takiego Zachód mógłby wam zabrać, jest skonfundowany. No jak to? Wszystko, bo jesteśmy wielcy. Więc jeżeli ty nie masz na prowincji czy na wsi dosłownie nic, 20 parę milionów Rosjan żyje poniżej granicy nędzy, powyżej 30 milionów gospodarstw domowych nie ma kanalizacji z tego, co zostało stwierdzone i co można po prostu zweryfikować. A ile naprawdę, tego nie wiadomo. Właśnie, może to być niedoszacowane. Więc żyjesz sobie gdzieś tam na biednej prowincji,
klepiesz dosłownie z trudem no biedę, to znaczy z dnia na dzień liczysz pieniądze, ale masz poczucie wielkości. I to nie jest banalna sprawa, dlatego że pierwszym pytaniem, pierwszym stwierdzeniem, które mnie niesłychanie zaskoczyło w 90 roku, kiedy się tam pojawiłam, było: a nas się już nie boją, bo przestali się za Jelcyna bać. Jelcyn rzeczywiście wprowadził wszelkie demokratyczne przepisy. Za Jelcyna można było mówić, co się chce. Za Jelcyna Duma wspaniale funkcjonowała. Ale Rosja była pozbawiona zębów. To znaczy Jelcyn nie groził Zachodowi tym, że zaraz Rosja tutaj napadnie i tak dalej. I Putin te zęby przywrócił w roku 2000. W związku z czym, jeżeli ja jestem wielki, wielka jest Rosja, ty jesteś częścią wielkiej Rosji. I oczywiście jest wąska warstwa, która nie tylko inteligencji, ale ludzi myślących, która temu zaprzecza. Ale to nie jest takie proste z tym zaprzeczeniem przedostać się do publicznego rozumowania, powiedzmy, do powszechnego rozumowania. No i dlatego to... Pani redaktor, to tutaj pięknie nam pani przeanalizowała kwestię dotyczącą konferencji prasowej, ale zostaje jeszcze orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym. Przecież tutaj Putina raczej nic nie mogłoby zaskoczyć. Tutaj nie ma pytań, tu jest zwykłe wystąpienie. Stąd coraz częściej znowu wracają te tezy o tym, że on tak naprawdę jest chory, że się źle czuje, że nie jest to w formie. To nie jest taka kwestia, to no nie to jest czemu? Już takie proste. To co z tym orędziem w takim razie? Że nikt przeciwko niemu nie wystąpi, dlatego że wśród ludzi w Dumie nawet są ci, którzy twierdzą, że on działa zbyt łagodnie na Ukrainie. To dlaczego tego orędzia nie ma? Dlaczego je odwołał? Dlatego, że najprawdopodobniej także tutaj ma informację, że mógłby wystąpić ktoś przeciwko niemu, ale nie twierdząc, że Rosja popełnia zbrodnie na Ukrainie, broń Boże, że Rosja jest zbyt łagodna. Aha, czyli Ukrainie. W drugą stronę. W drugą stronę. No, pojawili się tacy, jak twórca tych potwornych oddziałów Wagnera, które pacyfikowały Syrię i które są niesłychanie okrutne. Działają tak jak Armia Zbawienia, powiedzmy, na Zachodzie. Prigożyn, ale on nie ma za sobą siły politycznej. Ale jest taki pan, który się nazywa Igor Girkin. Straszny człowiek, który brał udział we wszystkich możliwych wojnach. Nawet w Afganistanie, w Czeczenii, w Syrii. Wszędzie tam, gdzie można było zabijać okrutnie w imię racji Rosyjskiej Federacji. I on w tej chwili z Wiktorem Auksnisem, no, członkiem Komunistycznej Partii Rosyjskiej Federacji, ja z nim rozmawiałam w latach 90., tępy, absolutnie nacjonalista, oni dwaj w tej chwili tworzą silną opozycję wobec Putina, opozycję jeszcze bardziej nacjonalistyczną. I oni twierdzą, że Putina trzeba usunąć, ponieważ jest za łagodny. I ta frakcja w Dumie może znaleźć poparcie. Czyli nie tak, jak my byśmy marzyli sobie, że opozycja z odwrotnej strony, proukraińska, nie, nie, nic z tych rzeczy, że odwrotnie. I teraz Putin byłby postawiony pod ścianą, dlatego że cała jego polityka prowadzona w tej chwili z Zachodem jednak dąży do złagodzenia. On poszukuje możliwości porozumienia z Zachodem. A wystąpienia tych panów blokują w ogóle takie możliwości. Więc no, ja nie jestem politologiem. Tutaj byliby mądrzejsi ludzie ode mnie. Tym niemniej Putin boi się i z jednej, i z drugiej strony ataku. Pani redaktor, no to teraz pytanie, które także powraca do nas jak bumerang. Jakie są możliwości obalenia Władimira Putina? Czy pani uważa to za scenariusz prawdopodobny, czy absolutnie nie? Bo tutaj znów eksperci są absolutnie podzieleni. Jedni twierdzą, że to są czcze życzenia i nie zawsze dobrze przemyślane, bo po Putinie może przyjść ktoś gorszy. Inni twierdzą, że jak najbardziej, że robi się takie już zamieszanie nawet w tym jego otoczeniu, tej sieci także finansowej, którą on stworzył, o której zresztą kiedyś Nawalny napisał bardzo duży reportaż,
Pani zdaniem, który z tych scenariuszy jest prawdopodobny? Znaczy, jest możliwe obalenie Władimira Putina po prostu, czy nie? Czy jakby... Ja tutaj jedno zastrzeżenie przede wszystkim zrobię, że ja nie mam swoich wtyczek na Kremlu. W związku z czym wszystko, co jest powiedziane, to są domniemania. Tak. I moje wojna informacyjna też, prawda? Moje domniemanie idzie w kierunku pozostawienia Putina na wieczność, dopóki nie zejdzie śmiercią ewentualnie naturalną. Ale nie widzę możliwości usunięcia Putina nawet z jego otoczenia, które chciałoby się jego pozbyć, bo oligarchowie pozbawiani fortun w tej chwili na Zachodzie od dawna nie mają żadnego wpływu ani dojścia do Kremla. Jest kilka osób, które go wspierają. To jest potworny, rzeczywiście tak samo okrutny jak Putin, Nikołaj Patruszew, w tej chwili zastępca Rady Bezpieczeństwa, człowiek, który razem z Putinem przygotowywał wysadzania domów w 1999 roku, tudzież inne akty terrorystyczne przypisywane Czeczenom, a wcześniej przygotowywane bardzo przez właśnie tę służbę. To jest Nikołaj Patruszew, ale nie ma takich możliwości, aby on mógł przejąć władzę po Putinie. Ja jestem przekonana, że Putin jeszcze długo, dopóki będzie mógł, utrzyma się przy władzy właśnie dlatego, że na skutek jego totalnej dezinformacji i kłamstwa ma ogromne poparcie w narodzie. Tutaj chcę powiedzieć, abyście państwo nie myśleli, że wszyscy Rosjanie i tak w ogóle Rosjanie, prawie 40 milionów, to nie są wszyscy. Nie wiem, jak wygląda to tam na dalekich prowincjach wschodnich. Tym niemniej cieszy się, rzeczywiście ma poparcie właśnie dlatego, że podniósł Rosję z kolan, że jest wielka i że w tej chwili walczy z NATO. Ale proszę nie zapominać, że już w pierwszych tygodniach wojny z Ukrainą Putin wydał dekret skazujący na 15 lat więzienia każdego, kto będzie choćby nazywał tę operację wojną. I że przeszło 1400 osób znalazło się w aresztach. Bardzo szybko. W tej chwili toczy się proces przeciwko Władimirowi Karamurza, który był sojusznikiem Niemcowa. Krótko, jest to człowiek, który dwukrotnie był truty w 2015, w 2017 roku. Nie dotruty, tylko uratowany na Zachodzie. Człowiek, który mógłby spokojnie żyć w Stanach Zjednoczonych, bo wiele lat tam przebywał, wrócił do Rosji, ponieważ twierdzi, że on nie może pouczać Rosjan, jak mają postępować, jeśli on jest za granicą. W tej chwili grozi mu 20 lat więzienia. Siedzi już od lipca. I takich jak on jest wielu. Człowiek, szef Rady Dzielnicowej w Moskwie, który przygotowując swoją Radę Dzielnicową do obchodów Dnia Dziecka, powiedział, my nie będziemy tego świętować, kiedy nasi żołnierze zabijają dzieci ukraińskie. W ciągu 5 dni został skazany na 7 lat łagra. I takich osób jest bardzo dużo. Więc warstwa opozycyjna byłaby dużo grubsza, gdyby mogła być. I dlatego zawsze w ocenianiu Rosjan optuję za tym, żeby ich oceniać, ale nie oskarżać. Pani redaktor, to teraz w kontekście tego, co pani powiedziała, czyli tego zdania, które bardzo mocno wybrzmiało, nie widzę możliwości usunięcia Putina. To teraz w drugą stronę. Jak wobec... Ale ja nie jestem politologiem. Oczywiście, ale ja mówię w takim kontekście. Wielu właśnie tak uważa, że on jest nieusuwalny. On jest nieusuwalny. I w kontekście tego, że on jest nieusuwalny, jak w tej chwili powinien zachowywać się wobec niego Zachód? Pamięta pani o ostatnich, no bardzo dużych kontrowersjach, które wzbudziły słowa prezydenta Francji, który stwierdził, że Putina nie można izolować. Czy on właśnie działa perspektywicznie, ponieważ i tak wie, że prędzej czy później z tym Putinem trzeba się będzie dogadać? Czy jednak uważa pani, że Putin byłby jeszcze bardziej przestraszony i jeszcze bardziej niepewny tego, co dzieje się wokół niego, gdyby jednak ta izolacja była pełna? Jak postępować z Putinem dzisiaj? Ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie i nie takie tutaj te głowy się nad tym prezydenta pochylają, Macrona, ale... To tutaj są
dwie sprawy. Francja bardzo silnie militarnie i finansowo, a także swoimi organizacjami wspiera Ukrainę. Ale zawsze miała słabość do Rosji. Ale no jak wszyscy przegrani z Rosją. Od Napoleona Francja ma słabość do Rosji. Ale tutaj chodzi o coś innego. Wydaje mi się, że z jednej strony polityka francuska wspiera Ukrainę, ale ego prezydenta Macrona jest przeważa w tym, że on chce być liderem jednak porozumienia ewentualnego z Rosją. Ale równocześnie, kiedy prezydent Macron powiedział, że należy zapewnić gwarancję bezpieczeństwa Rosji, to odpowiedział mu prezydent Biden, że my będziemy zapewniać gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie, nie Rosji. To była natychmiastowa odpowiedź. Ale także Francja optuje i prezydent Macron za tym, aby postawić Putina przed Trybunałem w Hadze, aby rzeczywiście uruchomić sprawę karalności, odpowiedzialności karnej za zbrodnie w Ukrainie. Więc Macron tak trochę gra na dwa fronty. Z jednej strony niby jest orędownikiem zapewnienia ewentualnych rozmów, wolności ewentualnych rozmów z Putinem, ale de facto działa jednak przeciwko Putinowi. No to jak z nim postępować teraz? Z Putinem czy z Macronem? Z Putinem. Izolować czy nie izolować? Proszę pani, to jest moje chcieństwo. Oczywiście, ale rozmawiamy totalna izolacja. Jednak, totalna, no właśnie. Totalna izolacja. I totalna izolacja, wspieranie Ukrainy w każdy możliwy sposób i jednak dążenie do tego, aby, co de facto nie nastąpi, ale de jure może nastąpić, czyli uznanie Putina za zbrodniarza wojennego. No dobrze, pani. A de facto nie nastąpi, bo nie weźmiemy go, nie porwą go z helikoptera nagle i nie przeniosą do Hagi, prawda, żeby stanął przed Trybunałem. A ci, którzy, bo jeszcze chciałam wrócić do kłopotów takich Putina i jego tej niepewności pozostania na stanowisku, nazwijmy to w cudzysłowie. Wielu twierdzi, że no jednak Rosjanie, ja mówię oczywiście o tych wysokich sferach, o oligarchach, o ludzi no, wspierających Kreml, poruszających się wokół Kremla, oni jednak bardzo wymiernie na tej wojnie tracą. Tracą także finansowo. I że to jest też argument, który może spowodować, że oni w końcu stracą cierpliwość. Czy to znowu jest, czy to znowu jest takie myślenie nadzieją bezsensowną zupełnie? To nie ma żadnego znaczenia, ma. Czy oni stracą cierpliwość, czy nie. Bo co mogą dlatego, zrobić, tak? Tracą ogromne fortuny, które są przejmowane na rzecz ewentualnych reparacji dla Ukrainy, ale oni od dawna nie mają żadnego dojścia do Kremla. Każdy z oligarchów, który występował przeciwko Putinowi, nie przeciwko, który ośmielił się mu zaprzeczać w czymkolwiek, musiał emigrować. Siergiej Pugaczow, który zna jego dawny przyjaciel, człowiek, który bardzo przyczynił się do tego, że Putin wylądował na Kremlu, opowiada od dawna, że nie ma żadnych możliwości porozumienia z Putinem, nie tylko takich jak on, wygnanych, tak, ale tych, którzy są wokół niego. Tam do Putina ma dojście kilka osób, dosłownie. Efekty tego właśnie mieliśmy w tym, że rozpoczęła się w ogóle wojna, bo te kilka osób mówiło Putinowi to, co on chciał usłyszeć, bo to jest los każdego dyktatora. I dlatego ta wojna od początku była przegrana militarnie, ponieważ Putin był przygotowany na kilkudniową wojnę, którą natychmiast wygra. No ale to dla Ukrainy skończy się tragicznie, przynajmniej na razie. Panie redaktor, to jeszcze dwie sprawy, jeśli pani pozwoli. Szef Sił Zbrojnych Szwecji zdaje się wylewać na takie gorące, entuzjastyczne głowy kubeł zimnej wody, twierdząc: ludzie, Rosja jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, na pewno nie. On powiedział tak: nie lekceważcie Rosji, nawet jeżeli sprawy na Ukrainie idą im teraz źle. Putin jest nieobliczalny i nie sposób spekulować, do czego jeszcze jest zdolny, a na co się z pewnością nie odważy. Zgadza się pani z tym? Ja się nie zgadzam z tym, że Putin jest nieobliczalny. Nie zgadza się Putin pani. Jest obliczalny, bo można liczyć zawsze na wszystko, co najgorsze ze strony Putina. Po pierwsze. Po drugie, ma niestety ogromne wsparcie militarne ze strony Iranu. Z czyjej strony jeszcze tego nie wiadomo. Do jakiego stopnia wspierają go militarnie Chiny, tego też nie wiemy.
Bo teoretycznie nie popierają jego, jego wojny. Możliwe, tak? Tak, ale Putin ma jednak w zapasie miliony ludzi, których może posłać na wojnę i zaczyna się już druga mobilizacja w tej chwili. Tajna, powiedzmy, na razie tajnie, ale niebawem będzie ona głośna. Weźmy pod uwagę to, że ci biedni ludzie, przepraszam, że tak ich nazywam, ale oni są biedni finansowo. Ci, którzy są wysyłani na wojnę, mają obiecane żołd w wysokości sześciokrotnej minimalnej pensji rosyjskiej. To jest dla nich bardzo dużo. Przypomnijmy, że wielu z nich, przypomnijmy wypowiedź jednego z nich, a jest ich wielu, który na widok toalety normalnej ze spuszczaną wodą nie wiedział, co to takiego jest. I kiedy go pyta dziennikarz, czy nie chciałby pan mieć takiej, czy nie chciałby mieć pan toalety w domu, on powiedział, a ja bym to musiał wynosić i wynosić. Dla niego jest nie do pojęcia cywilizacja. I cywilizacja, do której doszła Ukraina. I kiedy oni tam lądują, to jednak szabrują, tak samo jak w Czeczenii. To jest po prostu powtórka tamtej wojny, tylko w wielkich masztabach, tak? Przepraszam, w większej skali. Ale ci ludzie będą szli na wojnę i będą walczyć, będą udawali przynajmniej, że walczą, ale jak długo można udawać? No właśnie. Pojawiły się, no właśnie, ten Igor Girkin, o którym już wspominałam, tak, który był tam na wojnie, w Ukrainie, opowiadał o tym, że żołnierze rosyjscy stają cały czas w okopach, że są w defensywie, że boją się iść, że boją się atakować, że także generałowie, ich dowódcy też boją się atakować, ponieważ armia ukraińska jest dużo lepiej wyszkolona, tym niemniej oni tam są. I tak jak, przepraszam, pod Stalingradem Stalin wysłał miliony, mówiąc, że ani kroku w tył i że zalał Niemców ilością zabitych, zabijanych Rosjan, tym niemniej oni szli ciągle do przodu, tak i teraz możemy się obawiać milionów, ale przynajmniej tysięcy Rosjan, którzy będą szli i swoją masą mogą pokonać po prostu jednak strzelającą czy tam działającą wojskowo, że mogą pokonać masą żołnierzy ukraińskich. Ja ze strony Putina spodziewam się wszystkiego najgorszego i mobilizacji jednak ogromnych sił finansowych, które ciągle on ma i resztki mobilizacji możliwości militarnych, którymi on jednak dysponuje. A pani zdaniem rzeczywiście on te zasoby finansowe jeszcze ma, nawet w obliczu sankcji i tych sankcji, które dopiero przyjdą, bo to przecież jeszcze nie są wszystkie. Znaczy na pewno to nie jest tak, że to go wykończy zupełnie, ale czy osłabi w wystarczający sposób? No, jest ustanowiona na przykład ostatnio cena minimalna na ropę, tak? 60 euro za baryłkę. To jest bardzo dużo. Nawet Polska optowała za tym, żeby było mniej, ale zostało 60 euro za baryłkę. W związku z czym Putin cały czas wysyła ropę i handluje tą ropą w sposób oficjalny i nieoficjalny, ponieważ inni za niego podpisują kontrakty, z których Putinowi przelewa się do budżetu jednak ogromna ilość pieniędzy. Więc sądzę, że ci, którzy mówią, że Putin nie ma pieniędzy. Nie, że Putin jeszcze bardzo długo będzie niebezpieczny, mają rację. I ja tego się ogromnie obawiam, manipulacji, nieuczciwości wielu, nie liderów Zachodu, ale właścicieli ogromnych przedsiębiorstw na Zachodzie, których polityka nie obchodzi, a tylko kasa. Panie redaktor, i na koniec, bardzo panią przepraszam, ale będę trochę musiała panią wciągnąć w polską politykę, bo chodzi mi o uchwałę, która ostatecznie po gigantycznej awanturze została przyjęta, o uchwałę uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, ale z drugiej strony w ostatniej chwili jest wrzucona przez Prawo i Sprawiedliwość poprawka, która obarcza bezpośrednią odpowiedzialnością za katastrofę smoleńską właśnie Federację Rosyjską. Co pani na ten temat sądzi? No, sądzę to, co nasi posłowie, którzy nie brali udziału w tym głosowaniu, bo innej możliwości oporu nie ma. Jest to, proszę państwa, skandal. Jest to skandal prokremlowski. Proszę zauważyć, że wciągnięcie do tej ustawy,
która, to znaczy do tego wystąpienia. Uchwała, dokładnie. Tak, to tak. To jest uchwała Sejmu. Która uznaje Rosję za państwo terrorystyczne. Sponsorujące terroryzm. Sponsorujące terroryzm i bardzo słusznie w stosunku do Ukrainy. Wciągnięcie, co jest udowodnione i nie możemy absolutnie mówić, że jest tak. Inaczej. Wciągnięcie absolutnie nieudowodnionej i totalnej bredni, jaką jest zamach na samolot, prawda, nasz, jest po prostu przestępstwem wobec Polski. Zdecydowanie. I proszę Państwa, jeszcze raz w związku z tą nieustanną prawdą Macierewicza, powiem tylko to, o czym jestem przekonana. Gdyby rzeczywiście prezydent Lech Kaczyński stanowił dla prezydenta Putina jakiekolwiek zagrożenie, czy jakikolwiek podmiot zainteresowania, on by się z nim rozprawił dużo zupełnie inaczej, a nie w sposób, który robi z Putina terrorystę. Jest zasada podstawowa działań terrorystycznych. Nigdy nie dokonuje się ich w takiej skali na własnym terytorium, po pierwsze. Po drugie, Putin jest człowiekiem złym, ale nie głupim. I nigdy by do czegoś takiego nie dopuścił. Była to katastrofa, o wszystkich przyczynach państwo, którzy chcecie, to wiecie. A twierdzenie, a wciągnięcie tej właśnie sprawy do... Łączenie tego z Ukrainą w ogóle, prawda? Jest... absolutną wodą na młyn propagandy kremlowskiej, antypolskiej. Bo? Antypolskiej kremlowskiej. No proszę, co ci Polacy wyrabiają? Znowu się nas szczepiają. A przecież to jest nieprawda. Ale ponieważ w tej chwili propaganda antypolska jest bardzo silna na Kremlu, przypisując rządowi polskiemu i narodowi polskiemu chęć powrotu na Ukrainę, chęć z odzyskania ziem, które tam zostały po wojnie przyznane z powrotem Związkowi Radzieckiemu Rosji. My teraz teoretycznie według Putina atakujemy i wspieramy Ukrainę, ponieważ chcemy się z nią dogadać w sprawie odzyskania naszych ziem. I wszystko, co jest antyrosyjskie w takim banalnym i zupełnie pozbawianym sensu momencie, jak ta jak wciągnięcie katastrofy smoleńskiej do tej uchwały, potwierdza antyrosyjskość. Nie stwierdzenie, że jest tak i tak, a wtedy oni są bezradni, ponieważ... Wobec faktów są bezradni. Ponieważ, tak. Ponieważ nasz Sejm zrobiłby to, co zrobiły parlamenty w całym cywilizowanym świecie. Wciągnięcie właśnie tego momentu jest pokazaniem głupoty Polaków. I teraz Rosja w swojej propagandzie będzie atakowała właśnie ten punkt, mówiąc, że Polacy przypisują Rosjanom wszystkie brednie. I w dodatku jeszcze nie wyciągnęli tego na forum międzynarodowe, prawda? No bo gdyby były dowody na zamach, to byśmy, jak sądzę, to zrobili. To ale byśmy to poprosili jest... NATO tak o jest, to, właśnie. Aby uruchomił punkt piąty, ponieważ zostało zaatakowane w tak straszny sposób państwo należące do NATO. No ale jakoś to się z oczywistych chyba powodów nie dzieje. Pani redaktor, ogromnie dziękuję. Troszkę przeciągnęłam rozmowę, ale trudno było jej nie przeciągnąć. Ogromne wyrazy uznania od naszych widzów tutaj płyną pod pani adresem w komentarzach. Także przekazuję. Już zapraszam na kolejne spotkanie, pewnie w nowym roku od nas wszystkich. Wszystkiego dobrego, pani redaktor. Dziękujemy. Krystyna Kurcza-Predlich, państwa gościem była. Przedstawiać chyba nie trzeba. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:00. To był Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się bardzo nisko. Do zobaczenia. Spokojnego dnia. Ja też kłaniam się nisko i wszystkiego dobrego państwu życzę. Dziękujemy bardzo. Do jutra.